po Kakejsie widziałem już Pijanka, nagradami wywiad, który pójdzie na nas Buc i Michał Kołodziejczyk, medium ogólnym i tak. Ciężkiej pracy. Ja bym teraz prosił jeszcze na chwilę, żebyśmy się rozeszli. Zaraz się zejdziemy, staniemy. Pokażcie nasze przesłanie. Panowie, stańcie z boku. Stańcie bardziej. Na bok. Hej. Na bok. Tam nie jesteście. Dziś mówimy jasno. Dziś mówimy jasno. Jeden za wszystkich. Działa to? Wszyscy za jednego. Jeden za wszystkich. Wszyscy za jednego. Kto zapłaca za ciężką pracę? Jeden z drugim musi iść ręka w rękę, nieważne czy jesteś z miasta, czy ze wsi, skądkolwiek, kupuj od polskiego rolnika, ale właśnie w taki sposób przekazujcie sobie uchwyt rąk, jak to jest pokazane na tym. I te dwa symbole, jeden, ludzi z miasta, i Hoka Hej, powiat Piotrkowski. Symbol Polski, czyli spółka, ale ten w Polsce nie będzie. Proszę Państwa, chciałbym teraz zejdźmy jeszcze wszyscy razem, stańmy, bo tutaj są też przedstawiciele różnych organizacji i branż. Ja bym chciał powiedzieć, doszło do skandalu w powiecie piotrkowskim, gdzie rolnicy zostali z kajdankami wyprowadzeni z domów, bo normalnie hodowali swoje świnie. Są przedstawiciele tutaj z Piotrkowa, ja chciałbym zaprosić na przekór wszystkiemu przedstawicieli Solidarności, innej organizacji, która jest z nami. Jak nazwisko? Agrounii z Piotrkowa, ale ja bym chciał, żeby imię. Pasterze z Agrounii? Ja się radzę, jestem niezależny, ale rolnik bez ziemi 1,5 hektara mam. Dlatego też, że to jest mój protez. Radzę się Indianami od dziecka, interesuje i to jest mój symbol, to jest moje logo. Matko i córko, ja mam zdjęcia z Indiańczami. 7 hektarów. W Ameryce. Janusz Pijanka, na YouTubie, na Facebooku mnie pan znajdzie. Na TikToku, na Pijanka. Skąd pan jest? Klonowa i Sieradz jednocześnie. Pod Sieradza, tak? Tak. Proszę sobie ze mną zrobić. Ja robię, proszę. Magister Mirka. To nie jest zdjęcie, to jest filmik w tej chwili. Tak. W tej chwili grozi nam wszystkim rolnikom bankructwo. Jeśli zlikwidujemy stanowiska pracy, to się odbije nie tylko na poziomie życia polskich rolników, ale także w sensie miast. Będzie to grozić nie tylko bankructwem rolników, ale też przede wszystkim... Przedstawiciel powiatu Piotrkowskiego, w którym kiedyś mieszkałem, zrobię się wypowiadać. I brakiem możliwości rozwoju łańcucha wypowiedzianego w naszym kraju. Jesteśmy w zborze, panie przewodniczący, i zawsze byliśmy. Jesteśmy samorządem rolniczym. Naszymi członkami są wszyscy rolnicy województwa łódzkiego w Rzeszynie. Jest to 165 tysięcy gospodarstw. To jest pokaźna siła. Kto zapewni nam miejsca pracy, jeżeli zostaniemy wyeliminowani z możliwości prowadzenia produkcji rolnej? Dzisiaj całe województwo i nie tylko łódzkie, ościenne zaistniały, proszę Państwa, w Łodzi. Wszyscy rolnicy, jestem też rolnikiem prawie ze bez ziemi. Piotrkowa Trybunalskiego, Krzysztof Zmiński, Radu Piotrkowskiego, Studna, Zmęczycy, Bezwierza, Pobianik, Piotrkowic, wszystkich miejsc. Kochani, jesteśmy razem i będziemy razem. My pokażemy na przekór innym, że możemy robić wielkie rzeczy i zrobimy wielkie rzeczy. Za chwilę pójdziemy do pana wojewody przekazać dokument. Dokument, w którym napisaliśmy nasze postulaty. W którym zwracamy się także do pana wojewody, niech naciska na premiera. Chcemy się spotkać, chcemy rozmawiać. Tutaj przyszedł teraz ten wisielec, który zaraz do Wiśnie. Niestety, bardzo często w podporach. Jeżeli są jakieś pytania, ja teraz odpowiem. Pan Paweł, chyba do góry nie świadczy. A skarb dla mnie będzie. Pan Tomasz, zobaczymy, zapraszam. Tak musi być, musimy w kopie i damy radę. Zobaczcie, ja tu szukam. Jest telewizja Łódź, TVP Info nie ma. Jak wychodzi na ulicę czasem parę osób, pani jest. A, bo pani tam już kiedyś była. Ale jest, proszę Państwa, się widziało. Hoka Hej, niezależny kanał Księstwa Klonowa.
to jest. Zwinczować go. Zwinczować go do twarzy i ostatowa. My nie będziemy umierać w ciszy, nie pozwolimy na to, jak wielu kolegów naszych niestety tak musiało, tak zrobiło, nie musiało, ale nie mówi się też dzisiaj o depresji na polskiej wsi, o tym co się dzieje, to jest sytuacja okropna i chcemy to pokazać w mieście, ludziom w mieście, to jest problem, my będziemy mieć problem, wy też będziecie mieć problem i takie są fakty, dziękuję. Brawo, brawo, hokej, brawo.